Witajcie. Misiu, dzień dobry. Misiek! My się szykujemy do kolejnego wyjazdu. Już właśnie tutaj naszykowałem rzeczy, które zazwyczaj zabieramy na taki wyjazd. Chodzi mi o elektronikę. Nie wiem, tutaj mogę wam chwilkę pokazać. O, to jest nasza małpka, którą nagrywamy w terenie właśnie na patyku. Bateria zapasowa. To jest przejściówka, żeby zgrywać sobie zdjęcia z karty tutaj na iPhone'a czy na iPada. Na iPadzie zawsze mam wgrane przewodniki. Na iPhone'ie zawsze mam wgraną mapkę miasta w trybie offline, żeby móc się poruszać po mapach GPS-a. Naprawdę jest takich aplikacji mnóstwo i polecam. Ładowarka, statyw, który się przyczepia. Tu jest statyw mały. No i co? I tutaj mam powerbanka. Standardowy zestaw. I co? I możemy lecieć. Krótki wyjazd, więc nie bierzemy dużo rzeczy z elektroniki podstawowe. Kochani, oto w tym sklepie pracuje moja koleżanka ze szkoły. Naprawdę, jak na nią traficie, to dostaniecie na przykład czekoladkę. Ale trzeba kupić coś. Na przykład chipsiki, na przykład podgłówkę dmuchaną, jakąś tam zabaweczkę. Ej, takie perfumy. O, tam stoi Aguś. Setki. No, na promocji po 79 zł, słuchajcie, no tylko kupować, nie? To tutaj, żebyśmy się za bardzo nie... Co to jest? Ani, ależ pięknie pachnie. Tyle pięknych, pachnących serów w jednym miejscu, po prostu żarłoby się wszystkie. Naprawdę są tak ładne, są tak piękne. Ale jakieś inne. Będziemy degustować, a zobaczcie, co się dzieje za mną. Pizzę będziemy jedli później. Co się za mną dzieje? Ile tam przyneczek, jakiś. Tak, skończyliśmy obiad. Mieliśmy kawałek sera. Jakieś bułeczki takie z szyneczką. O! Ale serek jest po prostu wyborny, wspaniały. Piwko. I takie kiełbaski, chorizo. Posiłkujemy się, a pizzę zjemy wieczorem. A ja? Myślałem, się przygotowałem do wycieczki, wyszukałem, wygooglowałem różne rzeczy, ale to dupę podwódz. Chyba najlepiej samemu po prostu wejść w ulicę i mając przewodnik online, można sobie zobaczyć, co to jest, na przykład jakiś tam zacznę zamek tutaj, ale tak naprawdę trzeba samemu zwiedzać, wchodzić w miasto, wchodzić w ulicę, oczywiście nie wchodzić w jakieś takie zamki. To jest chyba najlepszy sposób na poznanie miasta, bo my tak poznajemy. Kochani, w tym oto miejscu, o tu, kupiliśmy sobie lody. Są po prostu bajeczne. Ja mam pistacje i czekolada, po prostu rewelacja. Naprawdę, jeden z najlepszych, jaki jadłem. Tak, włoskie lody naprawdę bardzo dobre. Ten, żeby jakiś kiwi wziął. Kiwi. Ale też pistacje. Bajeczne. Bo ja miałem ochotę na takie. Ale nazwa po prostu też jest bajkowa. Gej Odin. I pan był bardzo przyjemny, ładnie się uśmiechał. Dlatego takie dobre. Thank you.
Wieczorek postanowiliśmy pójść do jednej z najstarszych pizz we Włoszech, w Napolu. Dostaje się numerek, się czeka. Ta pizza jest od 1870 roku. Ponoć jest zajebista. Na kawałek bułki z mąki trzeba czekać godzinę. No po prostu, wiesz to, jesteś głodny naprawdę. Chleba. Tak, Karolku, ale to jest pizza wpisana na światową listę UNESCO. Więc i każdy się na zachwyca. Sosem pomidorowym, żeby to jakieś hugi-bugi było, a tutaj nic nie będzie. No. Więc będąc na polu trzeba naprawdę tutaj wejść. Pizzeria da Michele, La Antica na pewno. Jak się zdecydujemy, że pójdę do barka. I czekamy dalej. Zobaczymy, ile będziemy czekać. Kochani, chyba nas zmieszczy, bo przyszła nam ta pizza. Tak. Wygląda o tak, o. To jest marinara, a to jest mozzarella. O, czekaj, bo zasłoniłem, pokaż jeszcze. No i tak, zabieramy się za jedzonko, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Dobra? Bardzo spyszna. Powiem wam, że wrażenia odnośnie tej pizzy są naprawdę niewiarygodne. Rozjadą tutaj, jeżdżą, tak? Tam, gdzie żarła Angelina. Jaka Angelina, Julia Roberts. W filmie Jedz, módl, kochaj się. Może dlatego to miejsce jest takie popularne. No. Pizza jest dość tłusta. Ale no, przez to może ma swój urok, jest całkiem inne ciasto. I biedna, bo szynki tam nie zobaczysz. Plasterka, wędliki tam nie zobaczysz. Ale to jest prawdziwa pizza, a nie jakieś takie naleciałości, że coś Bonka, tam... Bonka, pomidor, tak. Jak wybłagasz to ser. Argano. Taka wiesz, wiesz. Ale ogólnie było smacznie. Raz można zjeść, raz można zobaczyć. I tyle. To my podążamy ciemną ulicą. Patrzcie. Ale palmy są. Jesteśmy w windzie. Pół na pół metra. Ale tu trzy osoby wejdą. Tylko... Albo dwie z bagażami. Bez bagaż. Nago. Super. Wsiądź i jedź. Czelest. To był długi dzień. Dzisiaj było dużo się dzieje. Owocny fajny, naprawdę. Owoce zaraz zjemy, co? Nie, już nie będziemy jeść. Pić mi się chce strasznie po tej pizzy. A teraz ci zrobię drinka. Nie drinka chcę, drinka? Ananasa. Chodź po ananasa. O, ananasie... No to zaraz będziesz miał.